Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątku tradera. Kochani, na samym początku malutkie przypomnienie. Już najbliższy wtorek o godzinie 20 będzie live. Na tym live'ie pokażę część swojej strategii. Też zastanowimy się nad tym, czy to jest początek drugiej hossy na Bitcoinie, które altcoiny mają możliwie największy potencjał i jeszcze wiele innych ważnych aspektów, które, co jest najważniejsze, możecie wykorzystywać na bieżąco na żywym rynku. Pamiętajcie, te informacje, o których mówię, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Z tej strony oczywiście Radosław Rygielski i zaczynamy kolejny piątek tradera. Ostatnia analiza była tutaj w poniedziałku tradera. Mieliśmy tutaj analizę tak rynku Bitcoina, Ethereum i Doge'a, więc sprawdźmy, jak te analizy się realizowały. Na początku co do Bitcoina wyznaczyłem tutaj bardzo ważną strefę koloru zielonego, jako istotną strefę, której cena może zareagować ruchem wzrostowym tutaj do ostatnich szczytów. No i potem gdzieś oczekiwałem, że będzie jakiś ruch i chwilowy powrót. Sprawdźmy, co się dalej stało z tą ceną. Wejdźmy sobie tutaj na interwał jednogodzinowy i zerknijmy, gdzie była wtedy cena. Dobra, cena była wtedy, jak możecie tutaj zauważyć, o sekundka, to widzę, że sobie sam pokręciłem trochę na wykresie, ale już wracamy. No dobra, cena Bitcoina podczas publikacji tej analizy, jak możecie zauważyć, była dokładnie w tym miejscu, czyli tutaj w okolicach, tutaj byliśmy w okolicach godziny tutaj 18, 19, 8 lutego. Jak strzałką określiłem, na początku miał być od tej strefy ruch wzrostowy, potem po tym wzroście oczekiwałem tutaj jakiegoś powrotu, tak, zgodnie tutaj z tą strzałką. Co zrobiła cena? Sprawdzajmy. Jak możemy zauważyć, cena po pierwsze, zgodnie z pierwszą strzałką, jak miała wzrosnąć, tak też wzrosła, o tym mówiłem w poniedziałek, czyli już kilka dni temu. Potem po tym wzroście oczekiwałem tutaj powrotu ceny. Zachodzi tutaj z tej strefy 46 tysięcy. Cena poszła nieco wyżej, wychodzi ze 48-9 tysięcy i dopiero był tutaj ten pullback, więc ten pierwsza część tej analizy jak najbardziej tutaj zrealizowana. Do tej drugiej części nie mieliśmy żadnej precyzyjnej strefy, ale tutaj cena wróciła nieco wyżej, więc ten drugi ruch no nie był od tej strefy, z której się tego spodziewałem, ale jak wiecie, była to bardzo, bardzo ogólna analiza. Czyli okej, pierwszy ruch mamy tutaj zrealizowany z dwóch na Bitcoinie, drugi był nieco później i powróciliśmy tutaj do tej tendencji. Dalej mamy Ethereum. Na Ethereum byliśmy przy siatce cenowej. I co zrobiło Ethereum? Ethereum tą siatkę cenową zarespektowało, następnie ją wybiło i wróciło, czyli Ethereum wpadło w konsolidację tutaj na tym poziomie. Ja na ten moment, jeżeli chodzi o Ethereum, nic więcej na ten temat nie będę mówił, dlatego że tutaj nie widzę żadnego ciekawego miejsca do zajęcia pozycji, poza tym, że po prostu jesteśmy w trendzie wzrostowym. Cena wraca na tą górną strefę z siatki cenowej, więc zobaczymy, czy tutaj cena dotrze w okolice ostatniego ATH, w okolice 1839 dolarów. To myślę, że jak najbardziej jest prawdopodobne. A czy dalej dotrzemy tutaj do poziomu 2000 dolarów? To już rozstrzygną najbliższe dni. Dopóki jesteśmy tutaj nad poziomem z tej siatki, nad tą strefą z siatki, to cały czas te poziomy tutaj są aktywne. Zobaczymy, czy będą one krok po kroku realizowane, czyli możliwe, że ten trend wzrostowy po prostu będzie dalej utrzymany. Dobra, dalej jeszcze tutaj był Dogecoin, czyli nasz pieseł coin, bardzo hype'owany, boostowany przez Teslę, przez Muska. Czy to jest dobre, czy złe? Uważam, że jest to złe, bo to przyciągnie bardzo dużo inwestorów, którzy nie mają żadnej wiedzy, kupią, cena wróci, no i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ich przygodę kryptowalut, bo oczywiście tego nie sprzedadzą, a realizacja zysków jest bardzo, bardzo ważna. Dogecoin, byliśmy tutaj w strefie koloru czerwonego, tak, byliśmy tutaj przy tej strefie, zobaczymy, czy były jakieś oznaczenia, jak najbardziej były, zwróćcie uwagę, jeżeli ta strefa nie zostanie wybita, no to oczekiwaliśmy tutaj ruchu spadkowego. Cena, jak możecie zauważyć, od tej strefy, która była wyznaczona w poniedziałek, faktycznie spadła zgodnie z tą strzałką, ta strefa nie została wybita, czyli cały czas ten scenariusz spadkowy był aktywny. Cena wybiła pierwszą tendencję, spadła, wybiła drugą tendencję, dalej spadła i spójrzcie, że teraz zatrzymaliśmy się na tej tendencji długiej dolnej i też wróciliśmy do miejsca, które również wcześniej oznaczałem, czyli spójrzcie, z jaką precyzją możemy oznaczyć miejsca, do których cena będzie docierać i przy których, jeżeli cena w nich się po prostu znajdzie, to będziemy mogli tam podejmować po prostu decyzję. I teraz cena jest, jak widzicie, Dogecoina w tej strefie koloru zielonego, od dołu też jest tendencja, więc na ten moment, jeżeli chodzi o Dogecoina, to możliwe, że będzie to jakiś chwilowy powrót w okolicy tej strefy 0.075, tak, z tej strefy koloru zielonego. A czy wrócimy do ATH? Tutaj w żaden sposób na ten moment nie jestem tego w stanie określić. Zobaczymy tutaj, czy będzie reakcja z tego poziomu. Jeżeli wrócimy na ATH
i będzie wybicie tej strefy, to wtedy, jeżeli utrzymamy się nad tym poziomem, będzie tutaj chwilowa konsolidacja, czyli respektowanie tego poziomu od góry, to może będą dalej wzrosty. Ale na ten moment najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o wzrosty, musi być jakakolwiek reakcja tej zielonej strefy. Myślę, że zgodnie z tą strzałką wrócimy tutaj w okolice tego poziomu 0.754, a dalej sprawdzimy już patrząc na bieżąco, czy wrócimy do tego ostatniego ATH na Doge'u. Po jego wybiciu, chwilowej konsolidacji, czyli respektowanie tego poziomu, dalszy trend będzie możliwy, ale to będę na bieżąco aktualizował. Dobrze, kochani, tu jeszcze mamy Bitcoina. Bitcoin na ten moment jest w ważnej strefie pomiędzy poziomem 43 tysiące a 44 380, a tutaj strefą 48 469, czyli to są ważne poziomy, które oczywiście tutaj wyznaczaliśmy wcześniej te poziomy koloru szarego w naszej analizie w poniedziałek. Zobaczymy tutaj, czy ją znajdę. Ok, tu mieliśmy Ethereum, tutaj mieliśmy Doge'a i mamy tutaj jeszcze Bitcoina. I teraz na Bitcoinie, o sekundka, mamy też widoczną siatkę cenową. Ta siatka cenowa, jak możecie zauważyć, jest to siatka powstająca z tego powodu, że cena Bitcoina co ruch o około 7770 dolarów. Tak, jak widzicie, reaguje. Na wyższym interwale jest to lepiej widoczne, ale w tym momencie jest widoczna siatka na Bitcoinie, gdzie cena reaguje w tych strefach. Pierwsza strefa, druga, trzecia, czwarta i to są strefy od siebie oddalone o około 7770 dolarów i w tym momencie znajdujemy się w tej strefie górnej, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej. W tym momencie na rynku Bitcoina są dwa ważne poziomy. Jeżeli ta tendencja koloru czarnego zostanie wybita w dół, to od tego momentu będzie to sygnał na to, że ten scenariusz spadkowy zostanie aktywowany i możliwa będzie korekta tutaj w kierunku tych ostatnich poziomów. Czyli bardzo ważnym poziomem będzie tutaj ta tendencja i dopiero po jej wybiciu w dół będzie to możliwy sygnał na spadki. Na początku w okolicy tutaj poziomu 46 130, a później może w okolicy 43 800. Tylko zwróćcie uwagę, ten scenariusz spadkowy jeszcze nie jest aktywowany. On będzie aktywowany dopiero, gdy cena wybije tą tendencję w dół. Wtedy będzie sygnał, że ok, od tego momentu jest aktywacja tego scenariusza, bo jeżeli to nie jest zrobione, to cały czas jest ten scenariusz aktywny wzrostowy. Po wybiciu tutaj tej strefy koloru zielonego i utrzymaniu się nad tym poziomem chociaż przez chwilę, respektowaniu tego poziomu, będzie to kolejny sygnał na to, że ok, może być ten trend kontynuowany. Więc teraz ważne poziomy. Górny, dolny, czekamy na określenie się ceny. Jeżeli wyjdzie górą, mamy dalej możliwy scenariusz aktywny prowzrostowy. Jeżeli wrócimy pod tendencję, to mamy scenariusz spadkowy. I teraz żaden z nich nie jest aktywowany, a będzie aktywowany tylko jeden, gdy faktycznie cena zrobi dany ruch. Jeżeli cena wyjdzie jedną świecą poniżej, zamknie się, tak, to od tego momentu mamy sygnał na to, że ok, możemy iść w dół. I zwróćcie tutaj uwagę, mamy dwa scenariusze, żaden aktywny. Jak będzie aktywacja, to tylko jednego z nich, wtedy już mamy gotową analizę typu OK, idziemy w dół, idziemy w górę. Tak, jeżeli zobaczymy, wyjdzie dobra, no to mamy ruch na spadki. Dobra, kochani, to będzie na dzisiaj wszystko. Serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, że w najbliższy wtorek o godzinie 20 będzie live. Na tym live poruszymy bardzo ważne tematy, o których mówiłem na samym początku. Też sprawdźcie proszę na moim kanale ostatnie nagrania na temat psychologii. Tam też poruszyłem tematy tak istotne, jak załóżmy, po co w ogóle zarabiamy pieniądze, po co to robić i też troszeczkę zagłębiliśmy się w dzisiejszym odcinku w środowisko i też w to, jak ważna jest w ogóle higiena pracy, higiena tradingu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam udanego weekendu. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o linkach w opisie. Cześć!